Dzięki dotacji miasta Łomża udało nam się w tym roku dokonać modernizacji bazy wyjazdowej w postaci zamontowania 4 bram garażowych. Są to bramy unoszone o łącznej wartości 30 tysięcy złotych. Jest to dotacja, którą miasto Łomża przekazało na naszą jednostkę. Do tego grupa ratownicza jako stowarzyszenie doinwestowała wymianę powierzchni ścianowej w specjalnej wiacie, w której mogą przebywać i być podłączone do instalacji elektrycznej samochody ratownicze. Owe garaże, proszę Państwa, nie byłyby, powiedzmy, samym tylko obiektem i nie żyłyby, gdyby właśnie nie to wydatne wsparcie, które otrzymujemy ze strony różnych jednostek. Wspomniałem tutaj o Urzędzie Miasta Łomża, ale chciałbym podziękować także na ręce pana ministra Jarosława Zielińskiego za wielkie wsparcie, jeżeli idzie o dosprzętowienie naszej jednostki. Dzięki wsparciu pana ministra te garaże nie stoją puste. Za tą bramą kryje się samochód poszukiwawczy, który został zakupiony i wyposażony z inicjatywy pana ministra przy wsparciu Lasów Państwowych. Oprócz tego stoi obok niego ambulans, który również się tutaj objawi, mam nadzieję, po pomyślnym otwarciu tej bramy, który z kolei jest wspólnym dzieckiem miasta Łomża, jak również posiada zmodernizowane urządzenia, w szczególności lawetę noszową i nosze, dzięki również zakupione dzięki programowi Razem Bezpiecznie imienia Władysława Stasiaka. Jesteśmy wdzięczni księdzu biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu za wieloletnie wsparcie, księdzu proboszczowi Andrzejowi Godlewskiemu, który od 10 lat gości tutaj, inicjuje pewne działania. Niech to wszystko składa się na nasze wspólne działanie dla dobra drugiego człowieka. Bardzo serdecznie dziękuję. Właśnie taka postawa, której się uczycie, gdyby takich grup było w Polsce więcej, gdyby to się upowszechniało, byłaby najlepszym gwarantem przyszłości Polski. Bo właśnie tak to trzeba widzieć. Takie postawy, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, sprawność, którą sobie wyrabiacie, umiejętności, ale właśnie szlachetność postawy i intencji. No to jest coś, czego potrzebujemy wszyscy, czego potrzebuje Polska dziś i zwłaszcza jutro. A więc jeśli takich grup, jak Grupa Nadzieja, powstanie w Polsce więcej i będą się rozwijać, to możemy spokojnie patrzeć w przyszłość. Czołem ratownicy! Czołem, panie ministrze! Zakończone, zapraszamy.